Rada Miejska w Nysie przyjęła wniosek spółki Dekada o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Jest to zatem kolejny krok ku budowie galerii handlowej na placu przy ulicy Kolejowej. W ostatni czwartek kwietnia radni podczas sesji Rady Miejskiej głosowali nad przystąpieniem do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na wniosek inwestora, który jest właścicielem terenu po byłej zajezdni MZK. Zmiany są konieczne, by przy ulicy Kolejowej mogła powstać galeria handlowa. Dla inwestora to następny krok po zgodzie ze strony miasta na otwarcie studium kierunków rozwoju gminy i oznacza dla prezesa Dekada Realty konkretne działania. To oznacza, że możemy na poważnie podjąć przygotowania do opracowania ostatecznej koncepcji, na razie koncepcji, a nie projektu jeszcze budowlanego. Formalnie zgłosimy konkretny wniosek w sprawie zagospodarowania tego terenu objętego planem, czyli jednym słowem przedstawimy radnym bardziej szczegółową koncepcję naszej galerii, no po to, żeby ta koncepcja, można powiedzieć, została zatwierdzona i nastąpiły takie zapisy w planie, które umożliwią potem wybudowanie tego obiektu. Jak tłumaczy Aleksander Walczak, koncepcja wizualna, która była już prezentowana, nie ulegnie zmianie, a spółka pracuje obecnie nad tym, jakie przyjąć w niej rozwiązania komunikacyjne. Parkingu, czy parking wielopoziomowy, czy może parking podziemny, nad usytuowaniem wejść, wyjść z obiektu, czyli takimi sprawami związanymi z funkcjonalnością przyszłej galerii. Dopiero po prezentacji koncepcji i jej akceptacji przez radnych, Dekada będzie mogła przystąpić do projektowania samego obiektu. To Rada Miejska zadecyduje o przyjęciu lub nie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego proponowanych przez spółkę. Prezes Walczak zapowiada, że galeria będzie wpisywała się w architektoniczne otoczenie, a przy jej projektowaniu będą odbywały się konsultacje z odpowiednimi służbami. Przede wszystkim będziemy konsultowali to z konserwatorami zabytków, będziemy opiniowali to z innymi służbami, po to, żeby potem nie było takich niespodzianek, że to, co my przedstawimy, nie będzie się nadawało do zaakceptowania, więc no, taki rodzaj konsultacji będzie. Plan zagospodarowania przestrzennego może zostać uchwalony jeszcze z końcem tego roku. Jeśli tak się stanie, to budowa ruszy wiosną przyszłego roku. Według deklaracji spółki Dekada galeria miałaby zostać wybudowana w przeciągu 12 miesięcy, a to oznacza, że jeśli wszystko odbędzie się bez opóźnień, obiekt będzie gotowy na wiosnę 2017 roku.